kochani, na Szukajcie, a znajdziecie. No, dzisiaj podróż znowu. W trasie nad jeziorko, plaże. W sezonie byłem tam razem z Łukaszem. Uzależniony od pasji. Pozdrawiam cię serdecznie. Ty dzisiaj się świetnie bawisz w Katowicach. Tak, jeśli dobrze pamiętam. Drugi Łukasz, Fortek z Bortek, podobno dzisiaj poluje na bursztyny, a ja popoluję sobie na plaży. Do zobaczenia na miejscu. Szukajcie, znajdziecie. Po raz drugi dojechałem już na miejsce. Pewnie poznajecie to miejsce z jednego filmu wcześniejszego. Byłem tu z Łukaszem, jak wspominałem. Nic. Dzisiaj testujemy nowe słuchawki. I testujemy dalej modernizację programu pierwszego. Muszę sprawdzić jedną rzecz. Sobie na dwójeczkę. No nic, szukajcie, a znajdziecie. Do pierwszego. No, na razie czysto, powiem szczerze. Teraz mamy Polmosa, ale to nic, szukamy dalej, nie? Szukamy dalej. Bo kto nie szuka, ten nie znajduje. Kurczę, aż musiałem sprawdzić, czy wykrywacz działa. Taka cisza. Bardzo cicho. No nic, szukamy dalej. No i mamy pierwszego maniaka. Pięć groszy. Kolejne 5 groszy. Idę jak burza. Dobra. Szukamy dalej. No proszę. Mamy 20 groszy. Coś tutaj mamy. Chyba widziałem przez chwilę. O! Aluminiowy nit do spodni. Dobra, wykopane. 10 groszy. Trochę tu poleżało. Okej, szukamy dalej. Coś tutaj. O, kolejne 10 groszy. Tu coś jest. Tu jedno, tu drugie. Okej, tu jest 5 groszy. Wykopałem. Ale co to będzie? To będzie to. A to jest 1 grosz. Z którego roku? 19. Dlatego był taki złom w nim.
szukam na linii. Kolejne 20 groszy, ale żadnych większych nominałów. Kurczę, tu jest ładny sygnał. No, mam skarpetkę. Ale czemu ona bije? I coś tu w środku jest. Co tu jest? No i tabletka jakaś. Fuj, wyrzucę to. No co za znalezisko, nie wierzę. Dobra, szukamy dalej. Tu się bawili. Ja tu już mam jeden ziko. Ale tutaj coś jeszcze będzie. O, drugie ziko. Fajnie. 2 złote w jednym miejscu. To już prawie skarb. No i dobrze. Szukamy dalej. I czyżby jeszcze jedna? Tu, zobaczcie, rancik. 50 groszy. Fajnie. 10 groszy. Teraz jestem pod Tyrolką, co prawda Tyrolki już nie ma. Ale może coś tu będzie. Na razie 10 groszy. Tu znowu coś wariuje. Jest. Kolejne 10 groszy. Tutaj coś roboli. Dobra, jest tu. I co to? Jakaś blaszka. Kurde, blaszka. Spodziewałem się więcej po tym urządzeniu. No ale nic. Szukamy dalej. No i wróciłem na plażę. I mam 50 groszy. Super. Trzeba zbierać na jakąś kawkę. Ciągle się zastanawiam, czy wejść do wody. Teraz powinienem słyszeć takie: wejdź do wody. Wejdź do wody. Co tutaj? Zryweczka. Co to? Folia. Wiecie co? Przekonaliście mnie. Wchodzę do wody. No nic. Zobaczmy co. Co nam odda jezioro? Jeśli w ogóle nam coś odda. Wreszcie też mi sito nie tonie, nie? Dodałem sobie pianeczkę. No. I teraz jest gitara. Niby wykopałem.
ale to złomowate to jednak. No proszę. 10 groszy. Współczesne. Czy coś tu jeszcze? Nie widzę więcej. Ale się zapadłem. Na sakiera. Mój ty Boże. Ej, no co to jest grane? Wiecie co, ja się tu kurczę boję chodzić. Strasznie. Coś strasznego. Masakra. Zobaczcie to. Jakiś rwany sygnał. Nie głęboko chyba. Wykopany. Teraz tak, kapsel czy zrywka? Zrywka. Szukamy na. Tutaj mamy jakiś kwiatek. Kwiatek lotosu. Co mamy? 5 zł z PRL-u. Ja pierdziele, tyle się nakopałem. Dla łuski. No ale cóż. To też fant. Ale jest. Krzycący dźwięk, chociaż tamten też się wydawał nie głęboko. No dobra, o dziwo tu mamy kopnięte za pierwszym razem. Jezu, mnie ręka boli. Co tu mamy? Jakieś badziewie. Taka blaszka jakaś. Polmosik. No, proszę. Pucha moja. Idziemy dalej. Mamy moniaczka. 20 groszy. No nic, szukamy dalej. Tutaj ładnie sygnał brzmiał, ale to pewnie na zrywkę. No jak? Mamy zryweczkę. Czy coś jeszcze? To wszystko. Szukamy dalej. Ciekawy sygnał. Jakiegoś moniaka. 20 groszy z pyrl. Nic. Jeziorko niestety nie uwiodło mnie swoim wdziękiem. Ewidentnie mało ludzi się tu kąpie, bo Jezu. Widać to, znaczy rozumiem to przez to, że jest ziemia nieubita normalnie, bo muł jest. A im głębiej, tym gorzej. Aż strach w pewnym momencie. Myślałem, że już nie wyjdę. Ale się udało. Znaczy, chłopie, że się tak marnował. Taką folią ramieniową. Zmęczyłem się.
No nic, szukamy dalej. No nic, na dzisiaj żegnamy się z tym kąpieliskiem. Pozbędę się tych większych śmieci, żeby tego nie targać ze sobą. To mnie zastanawia, ale na mnie to wygląda jak mówiona płytka do akumulatora. No dobra. Większość śmieci się pozbyłem. Przebiorę się. Umyję ręce. No i co? Dzisiaj mamy 11.11. Dzień Niepodległości. Zaczynamy dłuższy weekend. Więc to w tym weekend nie pierwszy wypad. Więc na razie do następnego. I pamiętajcie, szukajcie, a znajdziecie.